No cóż, tutaj mamy kolejny deck z Wordsów, tym razem zajmujący drugie miejsce i to deck japoński. Jest oczywiście Turbo Roaring Moon, który oczywiście zaskoczył chyba większość ludzi. Można by powiedzieć, że dostał się do finałów i walczył z Torcem, na którego przegrał. No i zasada jest oczywiście bardzo prosta. Nowością w Roaring Moonie jest Pachirant EX, który swoją abilitką może switchować inne Dark Pokémony poza nim samym. Właśnie tak, żeby można na przykład zmienić na Roaring Moona. Bardzo świetna antystolowa zagryweczka. No i jeszcze jest Fezzan DP, który pozwala na głębsze kopanie i Night Stretcher, żeby można wyjąć albo energię, albo kolejnego Pokemona, na przykład kolejnego Moona. To, co się zaś nie zmieniło, to Greninja, opcjonalny Baby Moon, Squawkabilly. Tutaj w wersji od Japończyka mamy dwa Judge do dysrupcji. Mamy Dark Patche, które pozwalają nam na doczepianie z Darków z Discard Plane'a, Earthen Vessel do wyszukiwania energii, Nest Ball, Ultra Ball, Tracking Shoes'y, no i Pokécatcher, żeby nie trzeba spalić jedynego bossa, bo tutaj wszystko jest oparte bardziej o Pokécatchery, czyli jak się uda, to się uda. No i mamy Prime Catcher jako Ace Pack. Warto zaznaczyć, że gameplay, który się pojawi, oczywiście nie ma głosu, bo z jakiegoś powodu no nie włączył się po prostu głos, więc będzie bez głosu, ale i tak szkoda by było tego usuwać, bo wyszło naprawdę fajnie.